O kurde! Dobrze, mnie potrącił. Trzy! No, pięknie. Cholera, może uda mi się jeszcze jeden materiał dla was dograć, kochani. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, tak wygląda prawie potrącenie. Cholera, ej, przypomniał zginąć. Co mi tu skaczesz, cholera, na sam początek? Nie no, chciałem podjąć jeszcze na samym początku, żebym nie zapomniał, temat kodu, o którym wspomniałem w poprzednim materiale, czy tam w jednym z poprzednich. Wklepiemy ten kod na pół bańki wtedy, kiedy będzie małe prawdopodobieństwo, że ja stracę do pół bańki, czyli po prostu jak uzbieram odpowiednią kwotę, żeby po dodaniu pół miliona wyszło tyle, żeby kupić Entity sobie. No, no i dopiero wtedy wklepiemy ten kod. Wcześniej nie ma takiej potrzeby. Dobra, rozwalmy go. No strzelaj! No strzelaj! Czemu nie mogę? A może on ma tryb pasywny? A może on ma tryb pasywny? Faktycznie! Dobra, ale przechytrzę go. Mam podskoczkę, ja podjadę. No, dokładnie. I może bunny hopping uprawiać zawodowo i seryjnie. Dobra, gdzie są moje granaty? Albo przylepkę jakąś. Albo przylepą go trzasnę. Tak też można, tak też można spróbować. Gdzieś tam. Bum! I... Kurde, dalej żyje, no! Co to ma być? A, no i pięknie. I na domiar złego, chyba zaklinowałem sobie wakkę, albo nie? Może się uda jakoś z tego wyjść? No widzicie, ile tych zaworów jest, jak tam wpadnę, to jest po mnie. Shit. A ten sobie fotę robi! Co za koleś! BUM! I co ty na to? Nic. No to czyli po chamsku włączony tryb pasywny, ale dobra, udało mi się chyba... No chyba. No, jakoś wyjechać autem. Tylko pytanie, jak daleko? No, czy zupełnie mi się uda wyjechać z tego kurde rowu? Oczywiście robole musieli. Musieli w takim momencie oczywiście robić modernizację drogi, czy tam remoncik. Oj, pani się co mało załapała. Na przedni zderzak. Ej, helikopter, ktoś tutaj lata. Po prawej stronie i nie jest to policjant. Ale też stan psychiczny tego gracza nie wskazuje na to, żebym musiał się nim teraz zajmować jakoś konkretnie, koniecznie. Więc co by tu można odwalić w tym materiale? Kurczę, stop! Tam był jakiś gracz. Pistolet bojowy. No nie! Nie! No nie, bo mnie jeszcze wywali z auta, przypa. Nie no, oczywiście kompaktowe SMG. I heady, tylko i wyłącznie heady, no heady! Gdzie on jest? Gdzie on kurde zniknął? No nie mówcie, że to on tam się z prawej strony przeniósł. Tutaj właśnie gdzieś, no nie, no nie mówcie. Po prostu nie mówcie, bo to jest nieprawda. On tak nie mógł. No ale dobra, pan Jerome. Posłany do piachu. Jedźmy dalej. Może wyskoczmy sobie. No, to jest chyba najlepszy skok kaskaderski, jaki zrobiłem w swojej całej karierze gry w GTA Online. I w single player chyba też. Nie no, rozumiem, by była taka perspektywa chociaż. To miałbym jakiś powód. Jakiś autentyczny powód, dlaczego mi się nie udało, ale tutaj... No nie było takiego zajścia niestety, ale dobra, może tak się uda. Ej, cholera, udało się. No kurde. Chyba jesteśmy na dachu, tak mi się wydaje. Coś przeturlać. Aha, teraz na ścianie budynku, jeżeli dobrze główkuję. Dobra. No co, chyba się już nie wydostaniemy. Chyba, że tędy. Ej. Ktoś płaci 9 kafli za moją głowę? No to nieźle.
Moment, tylko powiedzcie, czy ja się tutaj zmieszczę. Holender? Tak, chyba. No. O. Jest! Chyba uwolniłem auto. Zupełnie. Okej. Jest zwykła droga. Tak jest. Dobra. Jest świetnie. Ale to perspektywa robi swoje. Jednak. Nie, naprawdę jestem zaskoczony tym, jak bardzo podskoczyła imersja, kiedy się w GTA 5 włącza ten tryb. Holender. I z jaką łatwością Rockstarowi przyszło zaimplementowanie FPP w ich grze, która była typowo TPP. Przecież. Kurde, jaka dbałość o szczegóły. To podobno nawet jak się bug przedziurawi, to widać na kontrolkach, na zegarach, jak szybko ucieka paliwo z samochodu. Co w sumie można by było sprawdzić, ale nie konkretnie w przypadku wagi, bo nie chcę strzelać do własnego samochodu. Dobra, może ten się nada, tylko najpierw trzeba wyrzucić panią. Okej, ale tylko dosłownie wyrzucić, wyciągnąć kałacha. No gdzie do samochodu, głupia jesteś, no. Dobra, bug gdzieś będzie w tym rejonie. Z grubsza. Dobra, a tutaj... może być też z drugiej strony, więc też tutaj postrzelajmy trochę. Troszeczkę. Dobra, cały magazynek wystrzelałem. To jest tak, czy widać cieknące paliwo? Widać cieknącą krew z pani mózgu? Ale nie o to mi chodziło. Dobra, wsiądźmy, może już będzie wskazówka pokazująca paliwo uciekała szybciej niż powinna. Cholera, akurat słabo widać to fuel tam na dole. Ale moment, no to jest sposób, można się właśnie pochylić. No nie, kurczę, dalej względnie jest pełen bug. Czyżbym nie trafił? A wyprułem tam cały magazynek, ludzie, bez kitu. Jeszcze raz. To się musi udać, no chyba, że ma bug z przodu, no ale ej. To jest niemożliwe wręcz. Dobra, dalej, pełna luta. No gdzieś tutaj, no nie widzę wlewu paliwa, co prawda. Ej, a jak jest z tyłu? Moment. Ktoś tu się czaił. Pan Damon. No ale cholera, faktycznie, może by... A może to jest instalacja gazowa po prostu. Więc ostrzelajmy też tył. O, powiedzmy, że starczy. Ej, dobra, bo już policjanci strzelają, zaraz mnie zabiją. W nogi! Oj, ale chyba przedziurawiłem sobie coś więcej niż tylko bug. Albo w sumie coś oprócz bugu. Coś, co nie jest bugiem, bo naprawdę benzyna nie ucieka, a ja czuję, że mnie znosi na prawą stronę, czyli nie mamy jednej opony. No to pięknie. Ta ucieczka zapowiada się naprawdę dobrze. Policja tu za mną. O, shit! To jakiś koleś we mnie walnął. Kiedy przejeżdżałem przez skrzyżowanie, ja tak, aż tak źle to ja nie jeżdżę. Nawet z pozbawionym opony samochodem. Die! No kurde, tryb pasywny, no. Dobra, uciekamy dalej. Ale w sumie, wiecie co? Nie inaczej, chyba to będzie moja ulubiona aktywność, kiedy jestem z perspektywy pierwszej osoby. Ucieczka przed policją. Dobra. W nogi! Kałach do łapy. Raz. Ej, jak Battlefield Hardline troszeczkę. Autentycznie, po co kupować Hardline'a, jak tutaj są takie rzeczy. I kreator akcji i wszystko, no kurde, ludzie. Żeby nie umierać. Ej, dobra, przylepmy się do osłony. I po kolei każdego napotkanego policjanta, napotkanego wzrokiem. Bo że oni tu są, to ja wiem. Bardzo dobrze, widać to na radarze. Ale dobra, muszę zwinąć jakiś pojazd. Nie ma opcji, że tak bez pojazdu mi się uda. Ale na pewno uda mi się bez życia, więc jak tu zaraz zginę. Dobra, uciekaj. I chowaj się teraz. Tak, chowaj się. Tej, udało się. Dobra. No jednak nie! A wychyliłem się tylko na chwilkę. Czyżby jednak to pochylanie głowy naprawdę miało rację bytu? Że to jest opłacalne, przydatne i pomocne? Dobra. Trzeba to będzie przetestować jeszcze raz, więc zaraz wsiądziemy do tego pojazdu. Urządzimy delikatny przypał na drogach. Moment. To już nie jest zaparkowany pojazd jak kiedyś. To jest pojazd stojący na środku drogi, więc czemu był zgaszony?
Pegasus, co tam? To wszystko spada, nie? Bye bye! Nie, dobra, kurde. Nie wiem, jak to będzie słychać na nagraniu po prostu. Dodatkowy głos z mikrofonu Samsung C01U, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, na pewno dobrze. Używam jednego, więc naprawdę ciężko się pomylić na dłuższą metę. Ej, cześć, siema. Hello. Kurde, a myślałem, że go przynajmniej potrącę. Ale miał zdecydowanie lepsze auto od tego, w którym się poruszałem, ale spokojnie, spokojnie. A kurczę, miałem 9000. Fuck! Mogłem się domyślić. Ale pora teraz odzyskać swoje pieniądze. Więc może w ten sposób. Jeżeli go gdzieś tam jeszcze widać. Ale chyba niestety już nie. No ale parę strzałów zawsze warto. Oj, i policja. 5000 do zdobycia. Nie jakby co. No dobra. To włączmy TPP. TPP. Nie no, third person perspective. No, skrót TPP. No trzecia osoba, no cholera. Choć gram w pojedynkę. A tu już mowa o trzech osobach, no nieźle. Nie no. Każdy Polak wie, o co chodzi. Każdy Anglik też wie, o co chodzi, jeżeli się to powie w odpowiednim języku, więc no. Nie mam co tutaj ściemniać, że nie będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, kiedy mówię trzecia osoba. Że nie będziecie naprawdę myśleć, że tutaj obok mnie jeszcze dwóch gości siedzi. I trzeci z nich nagle coś powiedział. Trzeci gość z dwóch gości. O tak, tak. Skróty myślowe tak już mają niestety. No cholera, albo wjechał do sklepu, albo włączył tryb pasywny, wchodząc do sklepu. Dwie możliwe ścieżki zajścia. Ale chyba coś będę mógł mu wrzucić, tak. Oczywiście, że tak. Albo też w sumie zastrzelić go przez szybę. To zawsze też jest jakaś opcja. Tylko muszę wypatrzyć, gdzie stoi tak właściwie. Cholera w narożniku sklepu, oczywiście. Ale? No nie mogę, cholera, no nie mogę, ale mogę zabić osobę stojącą za kasą. Ej, albo nie, bo ona wytrzymuje headshoty. Nieźle. Nie tylko headshoty. Co jest grane? A masz tu granat jeszcze? Łzawiący co prawda, no ale płacz. Albo nie chcesz tańczyć i umierać? Nie, serio, co jest kurde grane? Ona już tam dostaje taki damage, że aż sobie zmienię autentycznie na granat. Zwykły, pospolity granat. I proszę bardzo, no... Ale gdzie ucieka? Teraz się zabrało na uciekanie? No chyba, że... Poza obrębem sklepu mogę ją dopiero zabić. No i teraz mogę tego kolesia, bo już pani sklepikarki nie ma, pani sprzedawczyni. Deathmatch 1 na 1, powiadasz. No dobra. A niech będzie. Za stówkę, bo niestety musiałem się pozbyć ogona, który zafundowali policjanci. No, ale teraz możemy się bawić dalej, tylko jestem w kiepskim miejscu na takie zabawy teraz właśnie. Pyk. I hop. Jesteś gdzieś tam, kolego? Halo. Nie? No jak mi przykro. A sam chciałeś się w to bawić. Tak właściwie. Nie, moment, gdzie on jest? Chyba jedna się wcale nie bawimy w Deathmatch 1 na 1. Aż szkoda. A już się nagrzałem na tą informację, na tą wieść, no. No cóż, to policyjny radiowóz. FPP. I ostatni przypał z policjantami. Pytanie, jak długo uda mi się uchodzić z życiem? To czemu nie mogę niżej strzelać? No, teraz dopiero. Może na czymś stałem. Ale jednak bardziej do ludzi trzeba, więc teraz gimnastyka palcy. Trzeba się jeszcze odwrócić do tyłu, wyciągnąć broń. Nie, nie mogę? Mogę tylko tak? No, ze strony policjanta na pewno się ten ktoś nie spodziewał.
Shit. Dobra. Ale ej, ale przeżył. No bez kitu. No bez kitu. Włączaj koguta. Albo długie światła przynajmniej. No i teraz. Po kołach. Najpierw po kołach. Okej. Dobra, pięknie. Kraksa z policjantami. Więc teraz gościu jest sprawą drugorzędną. Ten zwykły obywatel, no ale i tak zginął. Szkoda. No ale dobra. Żeby nie było aż tak karygodnie tutaj przed nami, to hop. Jeden granacik. Na podgrzanie atmosfery. Ajej, silnik euforia. Ej, nie, bo zaraz mnie zastrzelą. Bo są za mną, centralnie. O, mam nadzieję, że wyrzucił go przez okno. O, shit. O, shit. No! Coś tam wybuchło? No, coś tam wybuchło. Nie, ale dobra, nie będziemy rzucać na jak kretyn tych granatów. Albo w sumie jeszcze jeden. Dobra, zmiana na SMG, uciekamy stąd. W cholerę, jak najdalej się da i jak najdłużej się da. Taki mój własny, prywatny, osobisty challenge na ten odcinek. Ej, dobra, weźmiemy pistolet przeciwpancerny. No, jak to wygląda? O kurde, wygląda nieźle. Dobra, bo już widzę helikopter nawet za mną. Niedobrze. A za mną policjanci. Przez tą kratę policyjną mało widać. Ale dobra. Bam! A, przeżył to? No nie wydaje mi się, ale teraz już na pewno. Kiedy poprawiłem to przednim lewym kołem. No kolej, zjeżdżaj, zjeżdżaj. No muszę się zająć zabijaniem i w sumie też wymijaniem. Można ich spróbować zgubić. No ale w sumie też można siać większy przypał. Po prostu. Ta ucieczka nie ma się zakończyć moją ucieczką faktyczną, tylko moją śmiercią, a uciekać mamy jak najdłużej po prostu. Więc schowajmy łeb. Niżej. O i... No dobra, no to już musiało się wydarzyć niestety. I szukamy samochodu, który będzie zamiennikiem tego, który mam właśnie. O, bo już no, nie ma szyb. To trochę boli. Zwłaszcza jak się w łeb dostanie. Dobra, życie w połowie. No bardziej się nie odnowi, chyba że zjem sobie coś, ale jeść w trasie, no w sumie. Można. Akcesoria... Przekąski, tutaj. P&Q's, P&Q's i to, i jego chaser. I jedziemy. Ej, no bo zaraz mi znikną te trzy gwiazdki, kurde. Serio, aż tak łatwo was zgubić? Ej, no kurczę, Give It To Me Baby, jedna z moich bardziej ulubionych piosenek. Z soundtracku właśnie z GTA 5, ale nie słyszałem, że leci. Więc pewnie wytwórnia Vivo, czyli ci, którzy wydają w internecie Ricka Jamesa, się pogniewają i będzie niestety. Ten odcinek z potrójnymi reklamami, albo będę musiał wyłączyć reklamy, co w sumie jest mniejszą szkodą dla was. Heh, dobra. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale tylko jeszcze woli przypomnienia. To jest ostatni odcinek przed samymi świętami, więc każdy kolejny materiał z GTA 5 dopiero po świętach. Więc jakby co, zgłaszacie swoje propozycje, challenge'y, które pojawią się w kolejnych materiałach. No już postaram się tylko tym zajmować tutaj. Chyba że znajdzie się jakaś ekipa do gry, to wtedy oczywiście jakieś wspólne granie jak najbardziej. Jestem otwarty na takie rzeczy, jeżeli obczaję jak nagrywać komunikację z PlayStation po prostu. Bo jeszcze nie miałem okazji komunikować się z kimkolwiek. Ej, pauza. Pauza to za mało. Musi być jeszcze tryb pasywny, jeżeli chcesz przeżyć na pauzie. Au. Coś tutaj pani stało? A w sumie to, czy to jest ważne? Ważne jest to, że zostawiła samochód za sobą. Ej, przeżyła to! A byłem pewien, że ją przytrzasnąłem drzwiami swoim własnym radiowozem. Nie, po prostu chodzi mi o to, żebym widział, co się dzieje za mną, kiedy się odwrócę. Ta krata to uniemożliwiała wręcz. Dobra, teraz wszystko widać? No to wyciągaj klamkę. Gimnastyka palcy, że cholera, ale... Bo muszę mieć wciśniętą prawą gałkę, a jednocześnie miałem, kurczę, też korygować tor jazdy, pochyl łeb. No, ej, chyba nawet nie strzelali, ej, a jednak, może? Kto wie? Oj, chyba przybite koło. Chyba jedziemy na laczku już. No, zdecydowanie. Żeby to był tylko jeden. Tak przeczuwam, że to będzie więcej niż jeden laczek tylko, sprawdźmy. No, jak tam? Ej. Wszystkie opony... Nie, przednia, prawa. Jest kaput.
nie istnieje, nie żyje. Dobra, zmieniamy furę. Przy najbliższej możliwej okazji. O, a teraz takiej okazji może szybko nie być. Ale przemknęli bokiem, ale fu. Dobra, dobra. Moment, tutaj są policjanci też? Tam z przodu? Bo FBI już takim jeździ. Ci bardziej wyspecjalizowani w ściganiu przestępców. O kurde, a tu maksymalny skręt w lewo. Maksymalny skręt w lewo w wykonaniu tego samochodu. No muszę zmienić, po prostu muszę już. Więc pochyl łeb, bo strzelają bankowo i zmieniamy. Jak to się stało? Jak to się stało? Co, w momencie kiedy wysiadałem, on mnie przytrzasnął drzwiami, to ja wcześniej przytrzasnąłem tą kobietę. Tylko, że ona miała więcej szczęścia. Kurde, Ron, spadaj. Bo zagłuszasz mój głos nawet czasami. Ej, nie, ta zniewaga krwi wymaga. Ej, kolejny gracz. Martwy. Dobra, bierzemy od niego auto, szybko! O, pochyl łeb, Ile gwiazdek? Dwie. Damy radę, chyba. W ogóle, jakby ktoś mnie szukał na PSN-ie, czyli w ramach sieci PlayStation Network, to już nie piechol samo, bo się okazuje, że nie byłem chyba. Albo po prostu zmieniłem zdanie co do Niku. Tego nie, już nie pamiętam po prostu, ale to już nie jest sam piechol, tylko piechol 1989. Jak to, co mam do tej pory w awatarze, w swoim obrazku na YouTubie właśnie. Więc jakby co, pod taką ksywą możecie mnie szukać. No już niektórzy znaleźli. Wysyłaliście zaproszenia. Staram się przyjmować po prostu. Choć równie dobrze nie wiem jeszcze, jak na dobrą sprawę wyłączać powiadomienia. I nie wiem, jak to w trakcie nagrania wyjdzie, jak któryś z was akurat będzie chciał ze mną zagrać. No bo na przykład w trakcie challenge lubię sobie wyłączyć powiadomienia, albo w ogóle status ustawiam na offline, że po prostu, żeby nie było wiadomo, że jestem. No bo niektórzy po prostu nie są w stanie zrozumieć, że jak po 5 minutach jeszcze nie odpowiedziałem, to nie ma co mnie butować po prostu. Zaproszenie za zaproszenie za zaproszenie. Oj, to po prostu nie przyjmę, bo jestem zajęty, no o to chodzi. Nie to, że nie chcę, po prostu robię aktualnie coś innego, co absorbuje 100% mojej uwagi. Moment, nie, stop. Za dużo gaduchy, za mało strzelania, już zaraz zgubię pościg. Dwie gwiazdki znikną. No, już zniknęły, a ja tu właśnie strzelam do innych obywateli Los Santos. Cholera, policja ma to gdzieś. Nie, serio, nie chciałbym mieć takich policjantów u siebie w mieście, jak mają mieszkańcy Los Santos u siebie. No nie, no wcale. Ani trochę. Ej, kochani, przerwa. Chyba kurier. Moment, zaraz wracam. No dobra, jestem już z powrotem. Tak jak podejrzewałem, był to kurier. Nawet troszeczkę się zdziałem, bo musiałem po schodach biegać. Ale przywiózł. Far Cry 4, ale to już typowo. Po 24 dniu grudnia. To już typowo, bo to ten osobisty mój święty Mikołaj, zwany moją narzeczoną, przekitra mi ten prezent niestety i nie ma zabawy do gwiazdki. Cholera. No ale cóż zrobić. Ważne, że już mam świadomość tego, że będę miał co robić. Będę miał w co grać. Po świętach. No ale tymczasem co my tutaj robiliśmy? Uciekaliśmy przed policją i chyba ucieczka się udała. Do tego fajny szczegół. Widać stacje radiowe na wyświetlaczu w samochodzie. Stąd wiem między innymi, że nie była właściwa ustawiona. Nie, okej. Coś tu trzeba jeszcze wymyślić, jak na szybko. Ej, jest pojazd dla Simeona. Daleko? Jeżeli bardzo daleko, to nie ma co, ale jeżeli to jest w miarę blisko, to można się wybrać. Dobra. Ale najpierw tutaj jest jakiś koleś. Tu jest jakiś kolo, który bardzo chce dostać kulkę. Albo bardzo chce mi sprzedać kulkę. Ale gdzie on jest? No ta perspektywa ogranicza widoczność. Troszkę. No. Mr. Echo 25. Dobra, to teraz zmieńmy na TPP i zobaczymy, jak sobie teraz poradzi ze mną. Dobra, tam. Kałaszek do łapy. No i gdzieś tam jest. Wychyli łeb. Lepiej się turlać zawczasu. Ale też biega. Haha! To było nawet niezłe, piechol. Nawet niezłe.
Dobry unik w połączeniu z fajnym headshotem w stronę jadącego samochodem kierowcy. Nieźle. No i tym kierowcą jeszcze był inny gracz, co trzeba zaznaczyć. Dobra, chyba jeszcze ostatni Mayhem w tym przedświątecznym materiale. Okej. Snajpa. Rozwalimy jeszcze tego gościa i największy możliwy przypał, bo w sumie... Mój granatnikiem, posiadź tutaj coś. O ile mi policjanci pozwolą, bo są bardzo blisko. Na! Czy mnie dostał tylko radiowozem? Bum! Żyje, kościół, jeszcze żyje! No jak to? Jak on to przeżył? No przecież ten granat eksplodował dosłownie no metr. Góra 2 metry. Obok niego, no... Dobra, trudno. Będę go musiał dopaść teraz. Po prostu. To nie zmienia faktu, że ten Mayhem jeszcze będzie. Tylko najpierw serio chcę go zabić, bo mnie troszeczkę mnie zdenerwował teraz, że to przeżył. Ale jestem tak dumny ze swojego granatniku. No właśnie. Panie Eko. Pan Eko, a łuskami strzela, no. A, szybko zniknął. Ej, już wiem, od czego można zacząć Mayhem. Już wiem, od czego można zacząć Mayhem. Po pierwsze, delikatny parkour. Uskuteczniony tutaj. O, shit. Albo dobra, może jeszcze zmienimy na chwilę perspektywę. O, shit. Jeszcze jeden kurier? Jak to możliwe? Shit. Dobra, muszę lecieć. Wybaczcie, schowam się. Zaraz będę. A on jeszcze mnie nie zabił? Co on wyprawia tam na drugiej stronie? Nie, ale serio, znowu kurczę, jakaś paczka przyszła. Ruch w interesie jak cholera, tylko tym razem tanie do mnie. Ale widać, w tym konkretnym domu zakupy przez internet się przyjęły. A tamtym śmigłowcem nie lata wcale sztuczna inteligencja, tylko i jakiś inny gracz. Gdzieś tam. A dobra, najpierw tutaj tego. Pana Eko trzeba załatwić. No nie wiem, co on robił, na co on czekał. Gdzie tu jesteś przecież? A, no. Dobra. No nie ma się co pastwić już nad nim. Teraz tylko pozostają policjanci. Ale to już odpowiednia perspektywa. Jak w hardline'ie. Piękne przeładowanie, ale zmienimy teraz sobie... O, na przykład na to. Każda broń brzmi inaczej, ale to jest świetne. No brzmiało inaczej już pewnie wcześniej, ale teraz dopiero podwójnie zwracam na to uwagę. Bo widzę tą broń z bliska. I przeładowanie inne. Dobra, ten karabin. Ten ale ma lunetkę. Dobra, ale... O. Dobra. Helikopter. Tuż nad moją głową. Nie mogę wyżej celować, ale beton. Ej, stop, tam jeszcze jest ten gracz. Shit. No, dobra. Gdzie jest helikopter? No dalej, no przecież tu siedzą. Gusenbergiem, kurde. Jak za czasów prohibicji. Ej, a trafia. Ładnie, tu nie da się do niego doczepić lunety, więc taki old school. Przez mechaniczne przyrządy celownicze. Zwane po angielsku ładnie Iron Sightsy. Nie, ale teraz jak się czuję, jak... Nie wiem, jak się nazywał ten... Ten gangster? Za czasów prohibicji właśnie w Ameryce. Kurczę, no chodzili właśnie z takimi brojami, z okrągłymi magazynkami, z Tommy Gunami, no. A w sumie, po co się silę na filmy, jak z gier znam, jak... o cholera, albo nawet nie. Z Mafii dwójki. Vito, no właśnie, Vito. Tak tam było. Chyba. Tak się go się nazywa. Jak się nazywa bohater Mafii 2? Shit. Chyba sobie będę musiał przypomnieć. No Vito Corleone? No raczej nie. Ale Vito jako tako tak, tylko... Scaletta? Chyba... A nie wiem, najwyżej. Wyprowadźcie mnie z błędu w komentarzach. Nie, serio, jeżeli się pomyliłem, to wyprowadźcie mnie z błędu, bo już teraz w mojej głowie zostanie Vito Scaletta. I jeżeli to jest źle, to będę mówił źle już do końca.
bo chyba zapomnę, żeby to sprawdzić później w necie. A nie zapowiadać też, żebym w Mafię 2 miał grać, jakoś w najbliższym czasie. Choć czaiłem się na serię z LA Noir, tak w podobnym prawie klimacie, tylko że jakby po drugiej stronie barykady. Jak, moment, co, znowu? O kurde, dobra, czemu nie, kochani, czemu nie? Co tu się, kurna, stało? Jak idealnie wyważony! Ja pierdzielę, nie, no widzicie. Aż wysiądę, zmienię perspektywę i się przyjrzę. No nie, niestety, nie było mi to dane, kochani, szlak. Nie, ale serio. Bo ten materiał się zrobi zbyt długi już, ale nie wiem, jak tam moje Elgato wytrzyma takie długie nagranie po dłuższej przerwie. Nie, serio, to jest troszeczkę niefajne, jak się musisz martwić, czy to, co przed chwilą nagrałeś, się faktycznie nagrało. No, to jest naprawdę niefajne, ale cóż. Muszę trzymać krótkość materiałów na podobnej długości, powiedzmy. Krótkość materiałów, no, tak. O, to jednoznacznie sugeruje, że materiały są krótkie. Kurde, nie! Siadaj. O, fuck, gdyby mnie nie zgarnął. Dobra, sam to 666. Jesteś końcem tego odcinka po prostu. No. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.